Zaprogramuję teraz bramę od nowa, żeby można było tym sterować i otwierać, bo straciła ustawienia i nie da się bramy otworzyć. Nie da się otworzyć ani z pilota, ani tutaj z przycisku bezpośredniego. Nie funkcjonuje to. To jest brama Wiśniowski. Sterownik jest MID 600. Tak to wygląda. Z podświetleniem i panel sterowania. I teraz, żeby to przywrócić, żeby to można było sterować, trzeba przeprowadzić programowanie, które polega na tym, że trzeba zaprogramować pozycję do góry, do dołu, a potem pilota. I to powinno wszystko wrócić do działania. Na początku na chwilę wyłączę ją, żeby ją całkowicie zresetować. Poczekamy chwilę, aż ten prąd całkiem gdzieś tam ucieknie. I teraz włączymy od nowa. Dobra. Okej. Na panelu pojawiły się takie dwie kreski. I teraz robimy tak. Bramę trzeba zamknąć, przynajmniej ręcznie. Po zamknięciu zablokować tą blokadę, bo ona jest w dole, by luźno być. Zamknę ją i zablokować tą blokadę w pozycji takiej poziomej. Na dół odblokowane, poziomo zablokowane. No i wracamy do sterownika. I przyciskam i przytrzymuję przycisk set. Trzymam dotąd, aż pojawi się jedynka. Mam jedynkę, naciskam teraz przycisk up i trzymam go dotąd, aż brama otworzy się do miejsca, w którym chcemy, żeby się otwierała. Trzeba to cały czas trzymać. Naciskam. Poczyna się otwarcie, tak miga. Na razie u mnie łańcuch przejedzie dookoła i złapie blokadę bramy. Dotąd też zacznie się otwierać. Czekamy po prostu. Czekamy, czekamy. Przytrzymujemy cały czas guzik. Trzeba tu wybrać pozycję, jakiej zazwyczaj się otwierała i puścić. Jest to tyle. Teraz. Naciskamy set. Dwójka. I teraz przyciskamy tutaj down i przytrzymujemy. Teraz zamykamy bramę do takiej pozycji, w jakiej ona się zazwyczaj zamyka. Zamknęła się. Mamy tutaj ciągle na sterowniku 2 i naciskamy teraz jeszcze raz set, żeby to zaprogramować. Set. I teraz brama automatycznie otwiera się i zamyka do swoich pozycji. Ona robi test. Miga. Teraz w dół. To jest taki autotest. Brama się testuje, domyka się.
teraz zaprogramujemy pilota. Pilot na początku naciskamy przycisk Code. Trzymamy, aż się pojawi kropeczka. Jest kropeczka. Teraz naciskamy pilota dwa razy. Najpierw raz, czekamy 2 sekundy i drugi raz. Przyciskam pierwszy raz. Raz. I drugi. Teraz miga. Pojawiły się 2 kieseczki, zakodowane. Naciskamy przycisk. Set. Naciskam guzik. Sama się otwiera. Teraz drugi raz, żeby się zamknęła. Czyli mamy zaprogramowanego teraz pilota. Zobaczymy, czy tam ten przycisk automatycznie się doprogramował. On jest tu podłączony do tego sterownika. Bo tym sobie szybciej otwieramy, jak na rowery, czy gdzieś klikam. No i jest. Otwiera się. Zatrzymałem. Teraz zamykam. I przy użyciu guzika się to wszystko zamyka. No i gotowe. Programowanie przywrócone, brama działa.